Cześć! Trzecia część poradnika, jak zrobić włoską pizzę z produktów kupionych wyłącznie w sklepie sieciowym Lidl. Moi drodzy, ostatni etap. Przygotowanie ciasta pod wypiek, formowanie pizzy. Ciasto przełożyliśmy po 6 godzinach na blat podsypany mąką i formujemy okrągły dysk. Obchodzimy się z ciastem bardzo delikatnie. Ja tutaj robię to wyjątkowo lekko, po to byście po prostu widzieli, jak ciasto się zachowuje. Oczywiście przy większej wprawie można to robić troszkę mocniej, troszkę szybciej. Na potrzeby filmiku robię to w miarę dokładnie i powoli. Staramy się nie naruszyć brzegów. Zaczynamy formowanie od wypychania powietrza na zewnątrz. Możemy próbować też rozciągać to ciasto tak zwaną techniką slap and fold. Tutaj robię to dosyć wolno, zazwyczaj robimy to szybciej. Nie musimy tak wysoko podnosić ciasta, ale po to byście widzieli, że to ciasto faktycznie trzeba przerzucić, położyć na ziemi dosyć mocno, obracając jednocześnie. To staram się to robić dosyć powoli. Mamy właściwie uformowane ciasto. Pamiętajcie, by pozbyć się z niego bąbli z brzegów, zrobić to w miarę też ostrożnie, po to by te brzegi zupełnie nie straciły formy. Oczywiście może zdarzyć się, że przeoczycie te bąble powietrza i wtedy ciasto w tych miejscach będzie cieńsze. W piekarniku te bąble wyrosną i będą no troszkę może i przypalone, ale to nie szkodzi, nie przeszkadza absolutnie. Jest to charakterystyczne dla tego rodzaju pizzy. Nakładamy pomidory. Ja w tym wypadku wykorzystałem pomidory już z bazylią w środku, zmiksowane w puszce bez żadnych dodatkowych przypraw. Nawet ich nie soliłem. Ciasto jest słone, ser jest słony. Naprawdę nie trzeba nic więcej oprócz samych pomidorów na pizzy. Po bazie sosu posypujemy ten sos serem tartym. Brzegi możemy posmarować oliwą, tak jak ja to robię w tym wypadku. Dzięki temu one będą jeszcze bardziej miały kolor ciemnobrązowy, taki złocisty. Nie trzeba tego robić. Czasami to robię, czasami nie. Ostatnio jakoś coraz więcej wypieków robię właśnie ze smarowaniem brzegów delikatnie oliwą. Widziałem to u jednego z włoskich pizzaiolo na jego filmie instruktażowym i jakoś przypadło mi to do gustu. Tak jak mówiłem, posypujemy serem. W naszym przypadku będzie to grana padano. Posypujemy pomidory dosyć dokładnie. I teraz położymy na wierzch mozzarellę. Ja kroję ją w plastry. Niektórzy ją lubią pokroić w kosteczkę, inni lubią pokroić w żulienki, jeszcze inni ją lubią poszarpać. Ja uważam, że takie słoneczko z mozzarelli wygląda najlepiej na pizzy. Nie kładę teraz świeżej bazylii. Niektórzy ją kładą przed wypiekiem. Ja wolę położyć ją po wypieku. Właściwie nasza pizza jest gotowa. Możemy ją skropić oliwą, nawet trzeba. Można też posypać oregano, jeżeli ktoś ma na to ochotę. Oczywiście inne dodatki typu salami, warzywa. Wszystko jest dozwolone, to kwestia waszego wyboru. Pamiętajcie tylko, by te produkty były świeże, smaczne. I niektóre, pamiętajcie, produkty dodaje się przed smażeniem, przed wypiekiem, a niektóre po wypieku.
ponieważ pizza już jest gotowa, jest to klasyczna margarita. Nakładamy pizzę na łopatę. Jeżeli oczywiście nie macie łopaty, możecie wykorzystać do tego papier do pieczenia, kratkę, blachę od piekarnika. Są różne metody wypieku. Opisałem je też tutaj w przepisie. Staramy się, by pizza miała ładny kształt koła. Nie boimy się jej dotykać. Oczywiście staramy się nie popsuć rantów, ale pamiętajcie, to ciasto raczej wytrzyma pewne poprawki, nie porwie się, więc spokojnie, dużo odwagi i starajcie się, by faktycznie ten kształt był jak najładniejszy. Weźmiemy teraz pizzę, przeniesiemy do piekarnika. Piekarnik jest rozgrzany do maksymalnej temperatury. Wkładamy pizzę na około 1,5 minuty do piekarnika i wypiekamy ją w zamkniętym piekarniku na rozgrzanym kamieniu. Po około 90-120 sekundach pizza będzie gotowa. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój mały poradnik, jak zrobić pizzę z produktów kupionych tylko i wyłącznie w sklepie sieci Lidl. Zapraszam do oglądania innych materiałów na mojej stronie i do usłyszenia. Cześć.